Well, as you can see, I'm collecting all the countries. Ja reprezentuję if I'm invited back, całą I hope to have a few more attached to my name. So, wow, it's bright here. I have about 8.5 minutes of presentation. I'll try to slow it down a little since it's a simultaneous translation. Będę mówił wolno, ponieważ jest jednoczesna interpretacja. Politics is not ultimately very polityka nie jest tak naprawdę bardzo ważna, ale nie jest też tak ważna, jak się wydaje. Nie jest nawet fundamentalnie ważna dla naszej tożsamości. Chciałbym teraz bronić moją tezę. Tak jak powiedział jeden komentator, mamy problem z elitami. Różne polityczne elity forsują ideologię globalistyczną, korzystając z tego sami, którzy już przekroczyli punkt zmniejszających się zwrotów. Ja rozumiem, że uczestnicy tej konferencji zgadzają się ze mną. Więc ja bym zaoferował teraz trzy możliwe modele zachowania tego, co jest najlepsze na Zachodzie, zarówno w wymiarze chrześcijaństwa, jak i Europy, i jednocześnie, żeby zatrzymać tą samonienawiść i również trzy populistyczne duchy negacji. Wszystkie trzy modele wymagają elit. Więc Brexit to tak naprawdę był tym palcem w jedno oko elity, a Trump zdaje się, że oślepił drugie oko. Co się dzieje? Wilders jako premier Holandii, Le Pen we Francji, rozpad Unii Europejskiej, tak naprawdę rewolucja populistyczna. Trend jest taki przeciwko elitom określonego rodzaju, więc wyobraźmy sobie świat bez tych elit. Co to oznacza? Że nie będzie rozgraniczenia edukacji i osiągnięć? Że nie będzie koncentracji bogactwa? Co to oznacza, że będzie zerwanie z kulturą, z dziedzictwem? Co to oznacza? Że nie będzie artystów, nie będzie naukowców, nie będzie księży, nie będzie polityków jako klasy identyfikowalnej? Co to oznacza, że będziemy łowić ryby rano, będziemy recytować wiersze po południu i będziemy widzieć, jakie będą implikacje? Populizm jest teraz, zaczyna się rozwijać tam, gdzie marksizm chodził. Najpierw my zniszczymy, a potem dopiero zobaczymy. Pytamy, co będzie, co musi być zrobione. Działanie jest tylko jedyną odpowiedzią przeciwko wrogowi. Myśl, szczególnie myśl polityczna, jest anatemą. Ja uważam życie polityczne bez obserwacji, że jest niepotrzebne i nawet niebezpieczne. Tak naprawdę dążymy w życiu do doskonałości, do dobrego życia, tak jak Arystotel powiedział. A wobec tego, dlaczego nie trzymać, a jeżeli nie, to dlaczego nie trzymać się tego, co robimy? Musimy tak naprawdę zdefiniować, co to znaczy dobre życie, żeby mieć to życie. Poprzednie kraje komunistyczne były podatne na działania polityczne lub też obietnice podejmowania pewnych działań. W niektórych krajach były ideologie XX wieku i nie było bardzo wiele, żeby można było to zachować, jako chcieli to zachować. Więc musimy podjąć działania. Ale populizm w zachodniej Europie, szczególnie w Ameryce, jest również bardzo proaktywny i bardzo intelektualny i jest przeciwko myśli. Nie ma takiego profesora jak Donald J. Trump lub Bernie Sanders w tej materii. Jest taka pokusa poprzez populistów na wschodzie i na zachodzie, żeby byli jak gdyby takimi rewolucjonistami. To jest oczywiście sprzeczność sama w sobie, jest taki termin ironiczny. I to jest też, ona tak naprawdę francuscy rewolucjoniści mieli przynajmniej swój plan. Znowu jest to wiele coś takiego jak wiele rewolucji komunistycznych. Nie chcę zagłębiać się w negacje, więc walka przeciwko poprawności politycznej nie może być tylko niszcząca, musi być konstruktywna, musi walczyć z korupcją i złymi instytucjami. To znaczy musi wyrobić to budowanie i musi tak naprawdę oczyścić politykę z wszystkich jego zanieczyszczeń.
Trzeba wiedzieć również to, co jest możliwe, żeby móc to przekazać, całą wizję jako historię, w którą można uwierzyć. Pamiętajmy, że jest łatwiej zniszczyć niż budować. Wielu z Państwa pochodzi z krajów, które potrzebują zbudowania nie tylko tak naprawdę infrastruktury, ale trzeba też zbudować infrastrukturę intelektualną i kulturalną. Zwycięstwo dla Trumpa może skłonić Was, żeby więcej się angażować w politykę i prawo, widząc to jako osiągalne, czy też może Brexit to zrobił. Polityka i prawo są bardzo ważne, ale one wynikają tak naprawdę, czy są symptomem, a nie przyczyną, czy też chorobą. I one się zmieniają, czasami szybciej niż wiatr. Więc gdzie my mamy skupić naszą energię? Ja bym zaoferował trzy modele zachowania i budowania naszej tożsamości europejskiej czy chrześcijańskiej od najmniej skutecznej do najwięcej skutecznej. To również dotyczy to regionalnych tożsamości. Każda z nich wymaga odpowiedniej elity. Ja bym nadał tej każdej z tym komórkom modelowi nazwę grecką. Kairos, Logos i Mythos. A więc Kairos wykorzystuje ci, co coś robią we właściwym czasie. Tak jak mówi o tym słowo greckie, on to koncentruje się na prawie i na polityce. To są te elity, które mają pozycję i mają wpływ. Kairos jest to skrót dla strategii. Jest to plan, ale tak naprawdę ono powiela też już te strategie, które miały miejsce i może ich praca może być tak naprawdę całkowicie wywrócona góry poprzez stracone wybory, albo tak jak na przykład było w Polsce, kiedy nastąpiła katastrofa smoleńska. Logos wykorzystuje myślicieli. Logos jest to greckim słowem dla słowa, a więc rozumienie, logika i ma to status taki zwiększony. Na początku było słowo, a słowo jest z Bogiem, mówił nam święty Jan. Logos tak naprawdę jest obecny w każdej naszym sferze życia, również w nauce, w religii, również w sztuce. My mówią nam, że populizm tak naprawdę daje zdrowy rozsądek przeciwko ideologii elit i zdrowy rozsądek jest bardzo dobry dla rzeczy wspólnych, ale musi to być specyficzne i musi być nauczone w sposób odpowiedni. Musi odkryć również praktyczne rzeczy, takie jak polityka i również mniej praktyczne, tak jak naprawdę filozofia. Logos może, z niego możemy wszyscy skorzystać, ale nie każdy może to ogarnąć, więc społeczeństwo musi być przygotowane, żeby można było z tego skorzystać, więc to wspiera tych, którzy będą edukowani, żeby oni mogli to społeczeństwo nauczyć. Więc ci, którzy się nauczą, muszą mieć poczucie noblesse oblige, czyli przywilej tego społeczeństwa, które wspierane jest edukacją, musi też wspierać odwrotnie tych, którzy nie są wyedukowani, więc co to znaczy tradycją po łacinie. Musimy mieć takie władze, które musi być takie jak sprytne jak węża, niewinne jak gołębie. Populizm często z kolei czyni to, że jesteśmy sprytni jak niewinni jak węże, a mądrzy jak gołębie. Więc światem rządzą idee i również to, co powiedział kiedyś jeden z nas ekonomistów, więc to my musimy wspierać, że działamy mądrze w naszym działaniu, że my jesteśmy kairosami. I mitos. To słowo mówi o tym, żeby opowiedzieć pewną historię, naszą historię. Kiedy już umrzemy, będą tylko pamiętane po nas historię, powiedział Flannery O'Connor, powieściopisarz. To jest to, co będziemy pamiętać, to o Homerze, czy też o Izraelitach, również
żeby to były historie, potrzebują, muszą być osoby, które opowiadają, pisarze, poeci, piosenkarze. Lewica ma prawie że monopol w większości europejskich krajach, ale niestety nie ma odpowiednich zasobów, żeby pozwolić właśnie tym artystom, którzy opowiadają te historie, żeby mogli podjąć się tego zadania opowiadania. Dzielenie się opowieściami pomaga nam, dzielenie się historią pozwala wam i mnie, żebyśmy my pozostali jako my. Zarówno komunizm, jak również populizm zdrowego rozsądku, który jest popularny w zachodniej Europie, jest odcięty od historii, ponieważ mówią historię, opowiadają historię o teraźniejszości i tylko o teraźniejszości, natomiast zaprzeczają znaczeniu przeszłości. Historia nie ma znaczenia, jeżeli to jest jak gdyby wieczna walka elit przeciwko zwykłemu człowiekowi, więc historia musi być opowiadana od początku do końca. W pewnym momencie, żeby każdy wiedział, w jakim momencie tej historii ktoś jest i czy w ogóle jest w tej historii. Jeżeli nie będzie wiedział, jeżeli ktoś mu tego nie powie, nie zna mu takiej relacji, jak to się zaczęło, jak się może zakończyć, więc tutaj wymaga to wiele wyobraźni, ale naprawdę ostateczny produkt będzie bardzo, bardzo będzie wywierał bardzo duży wpływ. O'Connor powiedział również, jeżeli zapomnimy naszej przeszłości, nie będziemy pamiętać naszej przyszłości, dlatego że nie będziemy mieć tej przyszłości, nie mając przeszłości. Więc podsumowując, Kairos to jest o elitach, którzy działają teraz. Jest to najbardziej taki taki sposób zachowania nie bardzo efektywny. Zachowania tożsamości. Logos jest o tym, którzy rozumieją, więc dlatego działania podejmowania będą mądre, nie tylko we właściwym czasie, ale dla właściwej sprawy. Musi poinformować Kairos. A mitos to jest o tych, którzy tak naprawdę pamiętają naszą tożsamość dla nas, która jest zawarta w historiach, w opowieściach, daje Kairosowi i Logosowi treść, jak również zakreśla granice. Wszystkie trzy wymagają elity, które są wspierane przez społeczeństwo, które je tworzy. Potrzebujemy te elity, szczególnie te, które opowiadają te historie, ponieważ bez nich nie możemy wyrazić, kim my jesteśmy, my jako my, i oprócz tego ziemi i krwi. Ziemia i krew są wystarczające dla zwierząt, żeby oni dzielili się swoją tożsamością, ale nie są wystarczające dla racjonalnych zwierząt.